Nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest Węzł Przesiadkowy, podcast o infrastrukturze, transporcie i mobilności. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, lubisz słuchać tego podcastu, jest on dla Ciebie wartościowy, zapraszam do wsparcia go na patronite.pl. Ceny energii wariują już teraz albo zwariują od przyszłego roku. I o tym, co się dzieje na rynku energii, porozmawiam dzisiaj z Justyną. Witam serdecznie. Dzień dobry. W cieniu wysokich cen benzyny, a przynajmniej uchodzących za wysokie ceny benzyny, dzieje się dużo ciekawszych rzeczy niż to, że benzyna jest po 6 zł i powstają memy na temat e, tego, że jak chce się pójść gdzieś, gdzieś drogo, to trześ na stację benzynową. Ale tak naprawdę to, co jest najciekawsze, dzieje się poza stacjami benzynowymi. Ceny gazu oszalały nam już w tym roku. E, ceny energii elektrycznej szaleją w Europie. A samorządy, które dziś w Polsce szukają energii na przyszły rok, no, stają przed faktem tego, że 30% wzrost trzeba traktować jako promocję. To zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Warszawskie metro dostało w przetargu oferty zakładające podwyżki nawet o 70%. Dlaczego tak się dzieje? Głównym powodem tego jest to, że wzrosły uprawnie, ceny uprawnień do emisji CO2. A to jest ważne w polskiej energetyce, dlatego że 70% energii produkujemy z węgla, i spalając go, emitujemy dużo dwutlenku węgla, i musimy za to niestety zapłacić. To wszystko potem doliczane jest do rachunków za energię elektryczną, które płacimy wszyscy my, odbiorcy. No, ale z drugiej strony, jak się spojrzy na ceny prądu dzisiaj, to w Europie okazuje się, że jesteśmy o taniej energii. To jak to jest możliwe, że dziś y, energia w Polsce z węgla jest najtańsza, a cała Europa y, szuka polskiego węgla, żeby nagle uruchomić ostatnią elektrownię i mieć ten tani prąd? To, to każdy powie zaraz, coś tu, nie, coś tu nie gra, gdzie jest logika? Rzeczywiście ostatnie tygodnie y, to było czyste wariactwo, inaczej tego nie nazwę, ze względu na to, że zanosi się na dosyć ostrą zimę, y, a jednocześnie Rosja. No, doprowadziła do takiej sytuacji, że zapasy gazu w Europie nie są duże. W zachodniej Europie natomiast y, dużo więcej energii niż u nas wytwarza się właśnie z gazu. I okazało się, że oni tych zapasów wcale nie mają takich dużych, i nagle się okazało, że każdy gaz jest na wagę złota. I to nie do końca ten wzrost cen wynika z takich logicznych przesłanek. To, to jest rodzaj paniki, podobny do tego, z jakim czasami się spotykamy na przykład na giełdzie. I wtedy okazało się, że Polska, mając zupełnie inną politykę w obszarze gazu, a jednocześnie własne źródła prądu z tego węgla, Okazało się, że jest a jednocześnie też no mamy taką powiedzmy bardzo odrębną politykę. Nie jesteśmy też tak zintegrowani pod względem rozwoju rynku energii. Okazało się, że my rzeczywiście praktycznie na naszej zachodniej granicy jest ta bariera i te wysokie ceny i ta panika cenowa na zachodniej Europy na nasz rynek energii elektrycznej się nie przekłada. Ale niestety dzisiaj, jak już rozmawiamy, zaczęło wiać, czyli Niemcy mają gigantyczne nadwyżki energii z wiatru, kiedy wieje i oni są dzisiaj w stanie eksportować energię tańszą niż my i Polska dosłownie w ciągu ostatnich dwóch, trzech dni przestała być tą zieloną oazą w sensie cenowym. Także no to był krótkotrwały efekt. Czy się powtórzy? Pewnie jeszcze tak, dlatego że nadchodzące tygodnie i miesiące i w ogóle cała zima może dostarczyć nam wielu rzeczywiście niezapomnianych wrażeń, w sensie takim energetycznym. Jest taki duży niepokój na rynkach po prostu. Co będzie się działo dalej? Zobaczymy. Skoki cenowe mogą się powtórzyć jak najbardziej. I jeszcze jest jeden czynnik, który bardzo mocno na to wpłynął. Produkcja energii z wiatru w tym roku w Europie jest niższa, najniższa, zdaje się, od kilkunastu lat. Na pewno w ujęciu rok do roku jest to około 20%, 15% niższa niż była w zeszłym, w związku z czym jakby w Europie wyparowało. Jedno takie solidne źródło energii. Okazało się, że wszyscy potrzebują uruchamiać te turbiny gazowe. No i od tego się cała ta spirala zaczęła. Wszystko będzie zależało od warunków pogodowych, tak naprawdę. No i od tego jeszcze, jaką politykę przyjmie rosyjski Gazprom, bo tutaj rząd w Kremlu pokazał, że wykorzystuje. Wykorzystuje uzależnienie Europy Zachodniej od swojego gazu do tego, żeby po prostu podkręcać nerwy no i ceny gazu dla Europy. Czyli tak naprawdę skleja nam się tyle czynników, że trzeba by to jakoś uporządkować. To może zacznijmy od tego, co było na początku, czyli jak to jest, że nagle kontrakty na przyszły rok na energię elektryczną dla samorządów lecą w górę 30, 40, 50, 60 nawet procent. I tu często jest tak, że mimo że samorządy zbijają się w te grupy zakupowe, starają się kupować na przykład tak jak Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dla całej metropolii czy Warszawska Grupa Zakupowa dla wszystkich spółek podmiotów w Warszawie. Starają się szukać możliwości jakby zwiększenia swojej siły nabywczej, tej siły na rynku, żeby w jakiś sposób Mieć tą lepszą cenę, no to okazuje się, że najlepsze ceny to są takie właśnie, tak jak wspomniałem, 30% w górę i Gdańsk dzisiaj się cieszy, że tylko 30% w górę. To czy to jest tylko kwestia tych certyfikatów na CO2, czy jednak w Polsce mamy jeszcze jakiś inny problem, który wynika właśnie z tego, że takie podwyżki cen energii już wiemy, że będą. I mówimy tu na razie o samorządach, no bo mówię to w perspektywie takiej, że dla samorządu, który ma tramwaje. Który ma kolej, który ma autobus elektryczne, wzrost cen energii nagle oznacza, że ta wartość przewozów, koszty, które trzeba pokryć, rosną dramatycznie. Głównym czynnikiem jest jednak to CO2. Uprawnienia do emisji zdrożały obecnie są mniej więcej dwukrotnie, droższe niż rok temu. Są po 60 euro, a były na początku 2021 były po 30. Więc 30 euro to jest powiedzmy 120, 140 zł i ponad 100 zł to jest bardzo proste przełożenie. Ponad 100 zł dodatkowego kosztu trzeba doliczyć do każdej megawattogodziny kupowanej przez przewoźnika. Dodatkowo, oczywiście, są inne, inne koszty ukryte w produkcji węgla. Rynek na, węgiel na światowych rynkach również zdrożał. Polskie kopalnie też chciałyby podnieść ceny. Do tego na razie nie doszło, ale energetyka już dzisiaj jakby zabezpiecza się przed tym. No i rzeczywiście ta presja, ta presja cenowa jest. To niestety uderzy nie tylko w samorządy, ale również w całą gospodarkę. No tak, tylko ktoś może powiedzieć, no zaraz, ale przecież. Uprawnienia do emisji CO2, przychody z tych uprawnień, no mają zasilać budżet państwa po to, żebyśmy się dekarbonizowali. Tak przynajmniej niektórzy twierdzą. A z drugiej strony, tak jak już sprawdzałem to jakiś czas temu, kiedy było pytanie, co emituje więcej CO2: czy autobus spalinowy, czy elektryczny. No to nawet w polskim miksie, który jest najbrudniejszy w całej Europie, no jednak było to trochę lepiej. Ale z drugiej strony, to znowu jest ten najbrudniejszy miks. To, co teraz zrobić, że w momencie, kiedy węgiel drożeje, drożeje uprawnienia do emisji CO2, w jakiś sposób spróbować zatrzymać to szaleństwo cen, bo będzie to oznaczało tak naprawdę to, że kilometr przejechany przez tramwaj, czy autobus elektryczny, czy przez pociąg, no, zdrożeje nam kolosalnie. Czy w ogóle jest coś, co można by zrobić, żeby w jakiś sposób się przed tym uchronić? Czy możemy zaimportować skądś tańszą energię? A może, nie wiem, może faktycznie przykładowo tramwaje warszawskie powinny mieć więcej solarów. Mam tu koło siebie pętli maleńką baterię słoneczną przy jednej z latarni, natomiast może faktycznie całe zajezdnie powinny być pokryte panelami słonecznymi, tylko po to, żeby zasilać elektryczne autobusy i tramwaje? Bardzo skomplikowane pytanie, niestety nie mam na nie innej odpowiedzi, jak tylko to, że nie ma innego wyjścia. Ceny energii wzrosną, koszty zakupu energii wzrosną. To jest już nieuniknione. Można jedynie próbować sobie z tym radzić, jakby łagodzić te y, wzrosty kosztów y, i rachunków za energię, rzeczywiście inwestując y, we własne jakieś źródła tego zielonego prądu, fotowoltaikę, na przykład. Y, ale paradoksalnie bardzo dobrze powiedziałaś na samym początku, że przecież Polska te uprawnienia y, do emisji dostaje. One pokrywają prawie, prawie całe polskie potrzeby, w związku z czym rząd wystawia je potem na aukcje i wpływy ze sprzedaży tych uprawnień wpływają do budżetu. W tym roku będzie to około 23 miliardów złotych. Ogromna kwota, ale jednocześnie no niestety powinny być przeznaczane na projekty dekarbonizacyjne, a są przeznaczane na pokrywanie dziury budżetowej wypłaty 500+, plus i tak dalej, i tak dalej, to nie są znaczone pieniądze. W związku z czym yy, chętnych yy, po nie jest na pewno bardzo wielu, nie trafiają na zielone projekty i nie trafiają na rozwój OZE. Um, dlaczego tak się dzieje? Bo nie mamy takiej polityki i rzeczywiście, yy, rzeczywiście z tym się nie da nic, yy, nic dzisiaj zrobić. Samorządy rzeczywiście bardzo chcą inwestować we własne źródła energii ze słońca, na przykład. Nie do końca jest to proste pod, pod względem formalnym, ale te lokalne władze, które, które takie projekty prowadzą, potem rzeczywiście odczuwają to jako ulgę w późniejszych wydatkach, bo udaje się. Ten prąd pozyskiwać taniej niż prąd z sieci. No tak, ale jeżeli spojrzymy na Europę, która, tak jak wspomniałam, jest dość mocno uzależniona teraz od gazu, to bądź co bądź spalanie gazu też emituje CO2, to też jest paliwo kopalne, też emitujemy CO2. To jakim cudem ta energetyka może być czystsza, skoro też jest oparta na bądź co bądź spalaniu tego, co wyciągamy z podziemi. A teraz nagle okazuje się, że ceny tego gazu nam uszalały. No właśnie, co się dzieje z gazem? Bo dzisiaj, kiedy chcemy kupić ten gaz ziemny, to to nie jest podwyżka o 30, 50, 60%, to jest podwyżka o 600%. Rzeczywiście to jest efekt o, takiego, ym, takiego, co się nazywa energy crunch, czyli kryzysu energetycznego. Po prostu, tak jak powiedziałam już wcześniej, okazało się, że Europa Zachodnia nie ma wystarczających prawdopodobnie zapasów gazu na zimę i wszyscy chcą kupować w tym momencie. A okazuje się, że tego gazu nie ma i Gazprom nie pompuje go do Europy więcej, chociaż mógłby, zdaniem ekspertów. I to jest, to, to jest spirala trochę, trochę taka rynkowa trochę też psychologia tutaj działa. No i tak, to, i tak to się kończy. Te wzrosty, one są przejściowe, to, to nie będzie trwało długo, ale rzeczywiście ten kryzys, ten paradoks gazowy pokazuje, że dekarbonizacja, odchodzenie od węgla poprzez gaz, e, rzeczywiście to działa, kiedy są sprzyjające warunki pogodowe, a jeżeli tych warunków nie ma, to wszyscy panikują, a emisja CO2 rośnie. Mieliśmy tutaj rozmawiać w węźle przesiadkowym o tym, jakie są ceny prądu. Dochodzimy do najważniejszych tematów i dylematów energetyki, jak się prawidłowo dekarbonizować. Ja dzisiaj nie mam odpowiedzi prostej na to pytanie. Wszyscy, cała Europa i praktycznie cały świat, coraz bardziej skłania się ku energetyce atomowej, bo rzeczywiście, mimo ryzyk, jakimi atom jest obciążony, ryzyk na etapie inwestycji na przykład, to jednak rzeczywiście daje ten prąd w stałych ilościach i niemal bez emisji CO2, czego przykładem jest Francja. Zawsze świeci się na zielono, niezależnie od tego, czy wiatr jest, czy wiatru nie ma, i czy świeci słońce, um, czy jest noc, więc może atom. Ale zawsze um, pragmatycy mówią, że nie ma nigdy sensu skupianie się na jednej technologii. Dobrze by było mieć taki prawdziwy miks i wtedy można balansować. Jeżeli jedno nie działa, to można włączyć coś innego. Oczywiście to kosztuje, bo musisz mieć więcej rezerw. Um, no, ale, no ale taki jest paradygmat paradygma całej tej energetyki: trzeba mieć, e, trzeba mieć rezerwy i dopiero wtedy można mówić o prawdziwym bezpieczeństwie. Um, natomiast to, co mamy w Polsce, czyli 70% prądu z węgla. W krótkim okresie okazuje się specjalnym bonusem, tak jak widzieliśmy tu w ostatnich tygodniach i miesiącach. W dłuższej perspektywie jest bardzo słabym pomysłem i rzeczywiście to trzeba zmienić. Wracamy do rozmowy. No tak, tylko że jakby patrząc na to, z czego może wyprodukować prąd, to nie wszystko z, z tych rzeczy możemy wrzucić do paku autobusu. A do, autobus możemy zatankować gazem, możemy zatankować, możemy zatankować go ropą, możemy go naładować i kiedy jest elektryczny, ale nie nasypiemy do niego węgla, ani mimo wszystko nie włożymy do niego kawałka uranu, żeby na tym uranie nam pojechał. Więc w tym momencie, trochę tak mówiąc o tej energetyce gazowej i o tym, że mieliśmy pewną falę takiego. Zachwyśnięcie się gazomobilnością w Polsce to trochę, to było robione na zasadzie więcej gazu gospodarka wytrzyma, trawestując znane hasło z serialu Czarnobyl. No i jednak dzisiaj ci, którzy mają autobusy na gaz, no ponoszą tego straszne koszty nawet wyższe niż gdyby przeszli od razu na autobusy elektryczne lub trzymali się na przykład transportu szynowego, czyli tramwajów. I to jest jakby patrząc na to, bo jednak wszystko sprowadza się do tego, że gdzieś na końcu musimy zasilić ten silnik, który wprawia koła w ruch, które nas potem zawożą do pracy, do szkoły i tak dalej. I tych sposobów z części paliw możemy produkować prąd, z którymi potem zasilimy nasze środki transportu publicznego, ale nie wszystkie. I jakby to, że my to tak przeskakujemy z dekarbonizacją, że tematy, no to wynika z tego, że koniec końców gdzieś musimy tą energię w taki czy inny sposób wyprodukować. I tak skaczyłem po tych tematach, ale jednak bądź co bądź okazuje się, że te wszystkie ceny końsko wpływają na to, że albo od nowego roku pożegnamy się z częścią pociągów i tramwajów, albo zdrożeją bilety, albo w sumie to możemy oczekiwać jednego i drugiego tak naprawdę. Rzeczywiście ten kryzys, powiedzmy no ten ostatni kwartał, pokazał, że ta idea gazomobilności ona jest bardzo ciekawa tak długo, jak gaz jest tani. A pierwszy raz od lat rzeczywiście gaz zdrożał i będzie mieć to wpływ na koszty działalności przewoźników w całym 2022 roku. I tak jak powiedziałeś, będą droższe bilety, będą wyższe koszty transportu w całej gospodarce, nie tylko jeżeli chodzi o transport pasażerski. Będą podwyższone koszty działalności firm, które również muszą dostarczyć swoje produkty do klientów, i rzeczywiście, rzeczywiście cenowo to będzie bardzo, bardzo trudny rok. Jednocześnie chyba nauczyliśmy się tego, że tak naprawdę nie ma idealnej alternatywy. Tak, bo ci, którzy mają samochody elektryczne, również muszą ładować baterie. Wydali na te autobusy dużo więcej niż kosztują autobusy gazowe. No można to dopłatami oczywiście zniwelować, ale nadal koszt jest wyższy. Ten prąd również drożeje. Tak, więc w tym momencie zdrożało nam wszystko. Gdzieś na horyzoncie, daleko, daleko jest wodór, ale patrząc na to, co dzieje się na rynku energii elektrycznej i gazu, to trudno naprawdę się spodziewać, żeby nagle weszło coś nowego, co będzie od tych cenowych ryzyk wolne. Tak na pewno nie będzie. No i jeszcze oczywiście mamy cały rynek ropy. O, gdzie znowu kolejne rekordy cenowe. To wynika naprawdę z takich już globalnych zawirowań. Zwrócę uwagę na to, że często w ekonomii jest tak, że surowce najbardziej odróżają w ostatniej fazie cyklu, tuż przed wielkim kryzysem. Czy tym razem również do niego dojdzie? Ja tak daleko nie chciałabym się posuwać, ale rzeczywiście rynki surowców po prostu zwariowały. Czyli dochodzimy do takiego smutnego, można powiedzieć, podsumowania, chociaż nie chciałbym jeszcze kończyć tej rozmowy, ale że, że lepiej już było, jest tragicznie. No dobrze, to czy mamy jakąś drogę wyjścia z tego? No bo jakby już do, dokładając do tego tragizmu, to dziś czytałem o tym, że jest problem z produkcją AdBlue. Dla tych, którzy może mi się z motoryzacją AdBlue, to jest ten magiczny mocznik, który pomaga spalać cząstki w silnikach diesla, natomiast do jego produkcji potrzebny jest metan i jego ceny również szaleją i występują wręcz braki na rynku, nie ma jakby chętnych do jego produkcji po takich cenach, nie ma chętnych do jakby sprzedawania tego w takich cenach, w jakich był do tej pory, natomiast no, wszystkie silniki diesla, czy to ciężarówek, czy autobusów to no, potrzebują tego, żeby funkcjonować i no po prostu te silniki nie odpalą więc tak naprawdę, nawet szukając sobie jakiegoś sposobu, dochodzimy trochę do ściany, bo nie chcemy uciec od elektryki, dobrze, bo prąd drogi. Okej, okay, łapiemy się za gaz, ale gaz też jest drogi, no dobrze, no to gaz nie, no to zalejmy starego diesla, a stary diesel też nie pojedzie trochę dochodzimy do wniosku, że chyba rowerem będziemy wszyscy jeździć od nowego roku. Rzeczywiście takie zintegrowane, zintegrowane systemy transportu, które po, pozwalają się wygodnie dostać odcinek rowerem, potem kawałek podjechać pociągiem i tak dalej, i tak dalej. To jest najlepsze chyba, co dotychczas wymyślono. Ale faktycznie na, kru, na krótkie dystanse nie wykluczam tego, że trzeba będzie się przesiąść na rower albo na hulajnogę. Ale pociągów może być dużo mniej od nowego roku biorąc pod uwagę tak drastyczny wzrost cen energii. Samorządy i nie, samorządy nie są gotowe na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z tym, że ten koszt przejechania jednego kilometra przez pociąg będzie dużo większy. Mimo tego, że są prowadzone działania, żeby ta kolej, która jest notabene czystym środkiem transportu, jeżeli mówimy o kolei elektrycznej, chociaż jak się okazuje, niedawno y, brytyjscy przewoźnicy wycofali lokomotywy elektryczne z powodu szalejących cen prądu i przerzucili się na, z powrotem na lokomotywy dieslowskie. No, tak, tylko że to też nie jest rozwiązaniem. No nie jest rozwiązaniem, bo tak naprawdę najlepiej by było przestać. Jeździć samochodem, koleją, latać samolotem um, i tylko przemieszczać się na tych odcinkach, gdzie jesteśmy w stanie y, dojechać y, rowerem albo dojść na własnych nogach. Chyba nie o to w tym wszystkim chodzi, tak, żebyśmy po prostu ograniczali całą aktywność. W krótkim horyzoncie niestety nie ma żadnego sposobu na rozwiązanie tego problemu. To będzie po prostu kryzys, tak? I to, co mówisz o tym, że, że samorządy nie poradzą sobie, nie udźwigną tego problemu. To będzie skok od stycznia. Po prostu nie da się jednocześnie w całości przełożyć tego dzisiaj. Yy, na y, pasażerów, bo jak dobrze wiemy, i tak już dzisiaj kolej nie jest atrakcyjna cenowo w porównaniu z tym, żeby podjechać sobie gdzieś samochodem, zwłaszcza jeżeli, y, jeżeli są to krótkie odcinki. Tak, no, jakby problemy, problemy kolei y, są znane. Y, takim najlepszym przykładem dla mnie jest y, trasa Warszawa-Poznań gdzie w ogóle nie ma już naprawdę większego sensu jazda, jazda pociągiem, bo jedzie się 4 godziny i jest drożej niż samochodem, zwłaszcza jeżeli ktoś podróżuje w 3 czy 4 osoby, a tak często się jeździ w delegację. Więc to, że te pociągi jeszcze dzisiaj, jeszcze dzisiaj zdrożeją już tak naprawdę nie zmieni postaci rzeczy. No wiem, że to, jest, że to jest paradoksalny przykład. A sprawdziłaś ceny u Kulczyka na autostradzie? Ostatnio jak jechałam, to było chyba 70 zł. Dlatego mówię o, tej, o tych kilku pasażerach w samochodzie, bo jeżeli to się jedzie samemu, no toż nie, to nie, to rzeczywiście to jest klapa. Ale jeżeli bilet na kolej kosztuje 150 zł um, i jedzie się naprawdę 4 godziny, a trzeba jeszcze dojechać na dworzec i w Poznaniu również z tego dworca się gdzieś dostać, ta alternatywa naprawdę przestaje być tak kusząca. To co tu dużo mówić. Niestety miałam okazję przetestować to również ostatnio na trasie, na trasie Warszawa-Wiedeń gdzie wybrałam się pociągiem nocnym. Kosztowało to 420 zł. Na tyle cierpliwości i finansów mi wystarczyło. Yy, wróciłam yy, potem samolotem za chyba 215 zł. I trwało to godzinę i 15. I to jest takie podsumowanie tak? tych I tu cenowych... Powstaje, I tu cenowych. pytanie, gdzie są certyfikaty CO2 emisji na lotnictwo? Dopóki to nie zostanie uporządkowane, no to, no to nie widzę tego. Również e, moja przyjaciółka y, pojechała do Bratysławy albo do Budapesztu. Tu przyjaciółką jest Agata Rzędowska, którą serdecznie pozdrawiamy, a żaliła się właśnie z podróży do Bratysławy. Dokładnie. Jak 600 ciężko było kupić złotych. bilet? Ile on kosztował? Ten temat pociągów międzynarodowych i tego, ile ona kosztuje w stosunku do lotów y Pewnością jeszcze tu się pojawi, ale chciałem niestety urwać ten jak już ciekawy temat, żeby wrócić trochę do tego, że mam wrażenie, że jeżeli chodzi o energetykę, to trochę to przypomina takie jakby zabezpieczenie żywieniowe w czasach PRL, że najlepiej było mieć swoją świnię, swoją. Że, przepraszam, że używam takiego języka i takich porównań. Natomiast trochę to wygląda w tym momencie tak, że jeżeli mamy swój elektryczny samochód, albo e, e, e tak, mamy elektryczny rower i mamy własną fotowoltaikę, no to trochę możemy. Ten kryzys odsunąć od siebie. Częściowo, no bo oczywiście nie wszystko jesteśmy sobie w stanie sami zapewnić, ale trochę wygląda tak, że trzeba być self-made manem, jeżeli chodzi o tę energetykę i to w, tylko w wypadku OZE, żeby w jakiś sposób tego kryzysu uniknąć, bo tak słuchając, co mówisz na temat tego szaleństwa na rynku cent, wygląda na to, że znowu trzeba być samowystarczalnym. Trzeba być samowystarczalnym. Najlepiej jest być samowystarczalnym, ale wydaje mi się, że ani ty, ani ja nie możemy sobie dzisiaj na to pozwolić, bo trzeba mieć dom. Najlepiej wybudować nowy dom. Yy, taki, który jest zoptymalizowany już na etapie projektu. Pasywny tak zwany. Tak jest, ale też chodzi o to, żeby, żeby cały dom i wszystkie instalacje były podporządkowane temu, że na dachu masz. Yy, masz yy, Zoptymalizowaną jakby pod względem potrzeb rodziny instalację fotowoltaiczną. I wtedy kupujesz sobie, kupujesz sobie samochód elektryczny i to wszystko działa. Jednocześnie dzisiaj się okazuje, że rząd chce ograniczyć te przywileje, te, ten system wsparcia dla tak zwanych prosumentów, czyli właśnie dla tych gospodarstw domowych, które jednocześnie produkują energię elektryczną z fotowoltaiki, i ją zużywają częściowo na własne potrzeby, częściowo wysyłają. Ją do sieci. Okazuje się, że dla spółek sieciowych, czyli dla dystrybutorów i dla sprzedawców energii elektrycznej jest to niekorzystne i oni chcą, żeby to przestało obowiązywać już od stycznia przyszłego roku. W tym momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, właśnie trwają w Sejmie prace nad tym projektem. Jeden został wycofany z Sejmu w atmosferze skandalu. W ciągu tego samego dnia zgłoszono drugi projekt poselski, w ogóle mamy do czynienia z jakimś takim legislacyjnym chaosem i determinacja, z jaką trwają prace, żeby to, żeby to wszystko pozmieniać i żeby przepisy były inne już od stycznia. A mamy 28 października, no to jest naprawdę dalekie od y, demokratycznego systemu y, stanowienia prawa. Oczywiście wszyscy wiemy, że to, co było w ramach programu Mój Prąd, y, że powstawały setki tysięcy instalacji w gigantycznym tempie, to nie było w ogóle zaplanowane. To był boom. I wydaje mi się, że zainteresowanie klientów przerosło za oczekiwanie naszego rządu. Ale teraz schładzanie rynku również nie powinno się odbywać w taki sposób, jak, jak widzimy dzisiaj i jak będziemy widzieli w najbliższych dniach. Ale myślę sobie tak na koniec dnia, że prawdopodobnie te ceny wszystkich nośników energii, o jakich powiedzieliśmy sobie na początku, tak bardzo wpływają na to, że jeszcze więcej ludzi zainteresowałoby się posiadaniem swojej własnej fotowoltaiki, że rząd będzie chciał ich jednak trochę zniechęcić, żeby po prostu nie tracić zbytu na energię elektryczną z węgla i żeby to nie zmieniało się wszystko tak dynamicznie. No, taka jest proza życia w Polsce. Czyli tak naprawdę można to podsumować w ten sposób, że no te działania związane jakby z wychłodzeniem rynku fotowoltaiki, który można powiedzieć też jest szalony, bo choćby z tego powodu, że możemy zobaczyć... To pełna zgoda, ja się w tym w stu procentach zgadzam, i... ale można by było naprawdę użyć lepszych narzędzi. No to troszeczkę jest hamowanie za wyrzucania kotwicy z samochodu, zamiast włączenia jakiejś delikatnej rekuperacji, można by powiedzieć. Natomiast, no... Nie spodziewamy się, rozumiem, że to przyniesie jakiś wymierny skutek, rozumiany jako to, że ceny energii ogółem w jakiś sposób się ustabilizują. Absolutnie nie. To w ogóle nie ma do tego prowadzić, tak naprawdę, bo im mniej odnawialnych źródeł energii w systemie, tym energia elektryczna jest droższa. Tak więc, jeżeli regulator dąży do tego, żeby wyhamować Rozwój jakiegoś tam segmentu y, tego rynku OZE, no to w prosty sporo sp sposób ogranicza możliwości ograniczania cen y, dla ostatecznych odbiorców. No, no tak to wygląda. Inaczej nie da się tego przedstawić. Tak pesymistycznego odcinka. Nie nagrywałem od dawien dawna. Chyba ostatnio było tak pesymistycznie, kiedy rozmawialiśmy o katastrofach kolejowych, choć mam nadzieję, że tu aż tylu ofiar nie będzie. O szaleństwie na rynku cen energii rozmawiałem z Justyną Piszczatowską. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tradycyjnie na zakończenie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronom tego podcastu, a w szczególności tym, którzy wybierają bilety okresowe. A są to Paweł Zegartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpiel-Kaźmierowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka Jerzy Mackiewicz i Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz. Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak i Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman-Kenik, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, MP, Michał Jankowski, Jakub Kłodzik i Rafał Pieszchała. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.